nadzieją Kościoła Świętego, pewnie i każdego z nas jako i kapłanów, ale i nadzieją i rodziców, i bliskich. To o was mowa, młodzi przyjaciele. Słyszymy cały czas o tej nadziei. Od wczoraj, ale chciałbym, żebyśmy się skupili najpierw na beznadziei. Wczoraj byliśmy świadkami wyjątkowej nabożeństwa, liturgii, kiedy to wy, przedstawiciele, młodzi ludzie, przybywaliście właśnie do bramy nadziei, ale z lękiem, z pewną obawą, z pewnym trudem. I może myślimy sobie nieraz w życiu, że ładnie posłuchać dobrego świadectwa. Fajnie posłuchać o kimś, kto przeszedł przez taki próg beznadziei, trudu, cierpienia, bólu, prawda? Ale to nie ja. Do mnie daleka droga. Może są ludzie, którzy żyją taką radością, nadzieją, ale to dalej nie ja. Czy słyszałeś dzisiaj, co mówi nam Słowo Boże? Co Bóg kieruje dzisiaj do nas? Wyjątkowe słowo. Znasz Piotra? Słyszeliśmy. Ty jesteś skała, fundament, opoka. Na tobie zbuduję mój kościół, bramy piekielnego nie przemogą. A inni apostołowie? Bohaterowie, filary kościoła. A słyszałeś, jak siedzą dzisiaj smutni i płaczą? Kiedy Maria Magdalena przybywa do uczniów, przyszła, oznajmiła, że Chrystus zmartwychwstał tym, którzy byli pogrążeni w smutku i płacząc. Filarzy, bohaterowie, którzy siedzą zamknięci i płaczą. Strach i obawa jest wpisana w nasze życie. Ale rzeczywiście w tej naszej codzienności, w bólu i cierpieniu, w trudzie, który przeżywam, nie mogę zostać sam. Nie można w beznadziei pozostać samym. Można było wczoraj podejść do owej bramy, aby przekroczyć próg. W beznadziei, naszym smutku, w bólu, czasem w cierpieniu, w różnych trudach, krzyżach, z jakimi się zmagamy, z jakimi się borykamy w naszej codzienności, trzeba przekroczyć pewien próg, ale zbliżyć się do niego, wyjść. Dlaczego? Gdyby apostołowie siedzieli dalej sami, co się działo? Usłyszeli raz. Maria Magdalena, Chrystus zmartwychwstał. Tak gdzie? Co ty gadasz? Usłyszeli drugi raz. Chrystus zmartwychwstał, gdy przybyli do nich inni apostołowie, bo widzieli Pana, chociaż szedł, nie poznali Go na początku. Tłumaczył im Pisma. Dopiero poznali Go przy łamaniu chleba. Chrystus zmartwychwstał. Nie może być. Kiedy ja zamknę się w mojej beznadziei i mam takie ściśnięte jak pięści serce, bo nic się nie da zrobić, to będę cierpiał. W beznadziei, w smutku, w lęku nie mogę zostać sam. Tak jak zbliżyć się można było do bramy, trzeba podjąć pewien trud i wysiłek. Nie jest on łatwy, bo pewnie doświadczamy różnych przeciwności. Bo przecież nie jest łatwo zawalczyć sam o samego siebie. Nie jest powiedzieć sobie dość, albo wyjść, zrobić jeden krok do przodu. Może skorzystać z czyjejś pomocy, zapytać o pomoc, poprosić. To też nie jest łatwe. Kto może mi dać rzeczywiście nadzieję? Do apostołów w końcu przychodzi sam Chrystus. I co rzekł? O wyzbuję. No może nie do końca. Ale czemu nie wierzycie? Czemu macie takie zatwardziałe serca? Czemu nie chcecie uwierzyć Marii Magdalenie, innym apostołom, którzy wam mówią, że Chrystus zmartwychwstał? A tobie jest łatwo uwierzyć? Gdy ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, trzeba wziąć się za życie. Tak nie może być. Albo widzę, że jest z czymś problem. Popatrz, czy nieraz nie jest tak, że ja też nie chcę słuchać? Nie chcę usłyszeć tego, takiej dobrej nowiny. Chrystus żyje. Ale może innej nowiny. To nie beznadzieja ma być w twoim życiu centrum. To nie smutek, ból, cierpienie. To nie bezsens. To nie koniec, to nie wszystko. Wielu przed tobą podobnie przeżywało trudności, przeciwności. Pewnie nie jeden z nas, czy z kapłanów starszych, ale i dobrze wiemy my, młodzi, przeżywamy trudności. To nie jest koniec życia. W naszej codzienności mamy pójść krok dalej.
Zobaczcie, ile milionów ludzi przed nami przeżyło, miliardów. Przeszli przez różne doświadczenia życia, krzyże, pewnie siedzą wśród was. Nawet nie zdajemy sobie czasem sprawy, co ktoś przeżywa, jakie krzyże nosi, co dźwiga na swoim sercu, jakie doświadczenia w domu, w rodzinie, bo choroba, bo trud, bo cierpienie, bo może rodzice się rozwodzili, bo może ja mam lęki. Ale czy chcesz usłyszeć tą dobrą nowinę? Chrystus zmartwychwstał. O tym dzisiaj głosi nam Słowo Boże. 3 razy. Aż w końcu nadzieją, i to trzeba też usłyszeć, jest Jezus Chrystus. Czy wierzysz w to? Kto cię w życiu wyswobodził? Kto dał ci wolność? A czy twoja wolność dała ci tą prawdziwą wolność? Taki trudny zlepek filozoficzny. Ale czy to twoja wolność, kiedy ja decyduję, ja wybieram, podejmuję decyzję, ja chcę, ja wezmę, wybiorę, zdecyduję, ja podejmę taką, a nie inną decyzję. Dało ci to prawdziwą wolność, radość i szczęście? Czy może tam w środku jednak zacząłem cierpieć, bo nie tak miało być? Dalej, Jezus jest tym, który rzeczywiście dał nam wolność. Aby nie skupić się tylko na bólu, na cierpieniu, na przeciwnościach w moim życiu, na tym, że jesteś źle. Dlaczego? Bo ja zmartwychwstałem. Przeszedłem przez śmierć do życia. Nadzieja wbrew nadziei. Jak mogę uwierzyć, jak mogę żyć nadzieją, tak jak patrząc na życie Chrystusa, skoro On umarł? Dlatego apostołowie siedzą i płaczą, bo nie ma dla nich nadziei, bo miał być Mesjasz, miał być Wyzwoliciel, ten, który przyjdzie i wyzwoli Izraela z niewoli egipskiej. A to nie moje plany. Bóg, który chce nas wyzwolić, chce dać prawdziwe szczęście. Ale nie według naszych planów, nie według tego, jak ja chcę, Panie Boże, bo muszę dostać 5 zmartwych. Panie Boże, bo moi przyjaciele muszą się do mnie odwrócić. Panie Boże, bo musisz mi załatwić to i to. A czy rzeczywiście twoja wolność, droga szczęścia będzie drogą szczęścia? Czy rzeczywiście to, co ja odkrywam w życiu jako młody człowiek, kapłan, jako każdy z nas, jest tym, co chce ode mnie Pan Bóg? Czy Pan Bóg chciał, żeby apostołowie siedzieli zamknięci, płacząc? Nie. Dlatego przyszedł i mówił, trochę ich zganił. Czemu macie tak zatwardziałe serca? Czemu nie chcecie posłuchać? I tu, drogi przyjacielu, przychodzi do nas drugi krok, aby posłuchać. Kogo ja mam słuchać? O czym mam słuchać? O prawdzie. Mam usłyszeć prawdę, że ja nie mam być człowiekiem bez nadziei. A najpiękniejszą nadzieją nas, ludzi wierzących, jest to, iż Chrystus zmartwychwstał. Śmierć nie ma nad nami władzy. Owszem, każdy przejdzie przez próg śmierci, bólu, cierpienia, ale to, co trudne, nie jest naszym przeznaczeniem. Jeden kapłan kiedyś powiedział takie piękne słowa, mądre. Pamiętaj, zawsze tak nie będzie. Pamiętaj, kiedy doświadczasz bólu, cierpienia, trudu, zawsze tak nie będzie. A spotkałeś się już w tym życiu, że niejednokrotnie były problemy, trudności i świat nam się walił. A okazało się, że jakoś przeżyliśmy, wyszliśmy obronną ręką. Lubimy zapominać. Drugi, pamiętaj, że zawsze tak nie będzie. Jeżeli jest pięknie, jesteśmy szczęśliwi, dobrzy, pamiętaj, że to też może się skończyć. I po to jest nam potrzebna pamięć. Kiedy doświadczam trudności, nie zawsze tak będzie. Ale kiedy jestem pełen szczęścia, może na mnie przyjść przeciwność losu, doświadczenie, trudność. Ale mam pamiętać o tym, że nie zawsze tak było. Jak toczy się dzisiejsza historia dalej? Słyszymy o tym w Dziejach Apostolskich. Piotr i Jan stają przed Sanhedrynem, stają przed Wysoką Radą, tymi, którzy ich pochwycili, bo chcą przesłuchać. I mówią, no dlaczego, jakim prawem przemawiacie do Piotra, który płakał przed chwilą pod stołem, bo się bał?
Jakim prawem wy przemawiacie, że rzesza 3-5 tysięcy słucha was z zapartym tchem? Piotrze, Janie, co się dzieje, że ty jesteś taki odważny? Dostałem burę od Pana Boga, od Chrystusa, ale dostałem polecenie, głoś, nie bój się, bo ja żyję. To nie cel ostateczny. Twój smutek, twój ból, cierpienie, ale radość. Drogi przyjacielu, co jest takiego, co może równać się z wiecznością? Co jest czymś, co może nam skraść wieczne szczęście? Co ma większą wartość? Co wyjednało ci taką wolność, prawdziwe szczęście? Tu warto sobie odpowiedzieć, co jest większego od wolności, szczęścia i radości, jaką daje mi Chrystus? Nasz rodak, Jan Paweł II, święty papież, powiedział, napisał piękną encyklikę, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła. Wiara, która pozwala nam żyć iść przez życie, pełni nadziei, ale i rozum. Co ja słucham? Kogo słucham? Czy może uwierzyłem w te słowa, że nie ma już nadziei, jestem beznadziejny? Czy może zechcę usłyszeć te radosne wieści, które płyną do mnie z wszechstron, jak do apostołów? On zmartwychwstał, pokonał śmierć. Nie możemy w nadziei, bez nadziei, w smutku zostać sami. Potrzeba wyjść, potrzeba słuchać. A wtedy, kiedy słuchamy tego, co należy, tego, który mówi prawdę o nas, możemy rzeczywiście przejść przez próg naszych lęków, przez bramę nadziei, aby nasze życie się przemieniło. Nie zostaną zabrane krzyże, bóle, cierpienia, ale inaczej będzie można na nie spojrzeć z Bożej perspektywy, jako coś, co jest moim atutem i największą wartością.